Proszę Państwa, mój referat składa się z dwóch części. W pierwszej części postaram się przedstawić jakby stan, tradycyjnie mówiąc, no stan badań, czy miejsce Łobodowskiego w badaniach historyczno-literackich i w krytyce. No w tak krótkim referacie, zwłaszcza tylko w jednej części, no zajmę się najważniejszymi takimi publikacjami, czy to czołowych krytyków i historyków, albo zbiorowymi dziełami jakimiś reprezentatywnymi dla polskiej nauki o literaturze, takimi, za którymi stoi autorytet instytucji, jak Akademia Nauk czy Uniwersytety Czołowe. A w drugiej części no, zaproponuję jakby uzupełnienie, bo mi się wydaje, że te odczytywania dotychczasowe jakby nie dostrzegły takiej rzeczywiście oryginalnej pozycji, takiego wkładu do literatury polskiej ubiegłego stulecia Łobodowskiego, jakby jedynego, bardzo wartościowego, niedocenianego. Jak Państwo tu, no, w większości znawcy zagadnienia, nawet badacze Łobodowskiego, wiecie, w ostatnim 30-leciu po przymusowym takim milczeniu w czasach PRL-u Łobodowskim nastąpiło bardzo duże ożywienie badań. Dużo publikacji Łobodowskim się ukazało. Tylko to też budzi pewien może niedosyt, ponieważ są to przeważnie prace na dobrym poziomie, analityczne. Mniej jest takich interpretacji, jeszcze mniej jakby całościowych interpretacji całego dzieła. Prawie nie ma prób usytuowania właśnie Łobodowskiego w całości literatury polskiej minionego stulecia, włączenia go, no, w proces historyczno-literacki. Z kolei też taka uwaga, Łobodowski tworzył bardzo długo, kilkadziesiąt lat. Był i poetą, i prozaikiem, publicystą, satyrykiem, więc on, jego twórczość w różnych kontekstach i jakby wchodzi i ma różne segmenty. I tu też pewien wartościowość badań dotychczasowych się rozkłada rozmaicie, a zwłaszcza oceny dorobku Łobodowskiego, od bardzo wysokich do nawet lekceważących. Więc mamy sporo tych szczegółowych studiów o segmentach, natomiast jak mówię, no pewien taki, takich syntetyzujących jest mało. I zacznę ten jakby przegląd jego sytuacji w takich, jak mówię, no, tworzących dzisiaj świadomość literacką, jakby hierarchię literatury od takiej publikacji, a nie tych szczegółowych badań państwa na przykład, które, no, są taką awangardą literaturoznawczą, ale w kręgu, no, wąskim dość. Otóż, jak wiemy, jedyną encyklopedię, mamy jedną encyklopedię literatury XX wieku. W tej encyklopedii, on się nawet skromnie nazywa przewodnik encyklopedyczny, jest hasło Łobodowski Józef, pióra Janusza Kryszaka. No, hasło nie za duże, prawda? A wartościowanie w encyklopediach i słownikach polega na tym, nie na przymiotnikach, tylko na miejscu, jakim się poświęca, prawda? Ilości liczb. No więc to miejsce poświęcone Łobodowskiego jest, no, takie średnie bardzo, prawda? Czołowi pisarze polscy, nawet emigracyjni, mają kilkakrotnie większe hasła. Janusz Kryszak z ośrodka toruńskiego, no, badacz drugiej awangardii Łobodowskiego, stworzył taką właśnie zwięzłą charakterystykę, ale tam też uderza brak jakby, no, ogólnej charakterystyki, tak jak ona jakby poza aksjologią robiono. Nie ma tam się tego jasnego powiedzenia, jaką pozycję zajmuje, no, jak jest to wartościowe. I ta charakterystyka też zresztą dość ogólnikowa. Z kolei Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jest patronem, czy w ogóle w jego kręgu jest powstaje taka seria monografii, historii poszczególnych epok. I literaturę lat 1945-75 opracował Zbigniew Jarosiński. To są ta mała seria, prawda, nie te wielkie tomy, mała seria, no to jest książka nie gruba, ale no niestety Zbigniew Jarosiński, którego znam zresztą, no poświęcił tylko Łobodowskiemu jedno zdanie. Jedno zdanie i takie tam, no, oczywistości, że w poezji jest Łobodowskiego. Nawrócił romantyczny mit Ukrainy, tajemniczej, bujnej, w swej przyrodzie, w swym folklorze, kochającej wolność. Prawda?
To już w niepodległej Polsce, prawda? To na warsztacie iblowskim powstała ta książka. Mamy też taką książkę o syntezę literatury właśnie końcowych dziesięcioleci, nawet XX wieku. Bardzo znanych krytyków i historyków literatury, może taka czołówka badaczy, którzy pojawili się w III RP. To poznański tandem Przemysław Czapliński i Piotr Śliwiński. I oni opracowali literaturę w latach 1976-98. Ja polemizowałem po ukazaniu się tej książki z nią, ale no, trzeba powiedzieć, że to no, ma klasę, prawda? I ona jest też traktowana trochę jak pewien podręcznik akademicki, prawda? No bo tam był ten zamysł całościowego oglądu, prawda? No i w tej książce obu tych znanych, dzisiaj wpływowych krytyków i historyków literatury, tam się w ogóle nazwisko Łobodowskiego nie pojawia. Mimo że emigracyjni pisarze się pojawiali, a Czesław Miłosz tam jest kilkadziesiąt razy bodaj wymieniany. Czyli tu zupełnie jakby Łobodowski nie istnieje dla tych już teraz średniego pokolenia, ale tych nowych badaczy. Oczywiście szczegółowiej pisano o Łobodowskim w opracowaniach powstałych na emigracji i wcześniej, prawda, tam było wolno. Tutaj było trudno i w drugim obiegu można było drukować. Otóż na emigracji oczywiście w tych syntezach robionych przez historyków literatury na obczyźnie działających, na uniwersytetach zachodnich, pojawiał się Łobodowski i w takiej imponującej, wspaniałej literaturze polskiej na obczyźnie pod redakcją Tybora Terleckiego jest tam potężna rozprawa właściwie o poezji, liryce polskiej na emigracji po wojnie pióra Mieczysława Giergielewicza. No on podkreśla, to jest nawet na kilku stronach, podkreśla zalety poezji powojennej już Łobodowskiego na obczyźnie powstającej, jak siła wyobraźni, rozmach, emocjonalizm, konstruowanie dużych form podawczych. No ale jednak to są takie cechy, takie tradycjonalistyczne i Giergielewicz też powtarzał, że w tej sytuacji to jest jednak taka no, nie najnowocześniejsza, nie nowatorska. Natomiast tematycznie najciekawsze, najwartościowsze wydały się Giergielewiczowi oryginalne utwory o tematyce ukraińskiej i hiszpańskiej. Czesław Miłosz opublikował najpierw po angielsku, potem jest polskie tłumaczenie, taką obszerną historię literatury polskiej. Prawda? Ona była przeznaczona dla obcojęzycznego odbiorcy, prawda? Powstała na marginesie jego prac profesora slawistyki. No, Czesław Miłosz niezbyt wysoko oceniał swojego kolegę, prawda, bo razem startowali tam w latach 30. Dość go potraktował. To jest jakby ponad 600 stron, to wydanie angielskie, bo to miało. I tam niecałe pół strony poecie Łobodowskiemu poświęcił, a po wojennej twórczości, może szczególnie nieprzebadanej, jedno zdanie. Prawda, i takie dość. Łobodowski nawet uważał, znamy jego korespondencję, że to wręcz lekceważąco obraźliwe niemal dla niego, prawda, że no. Ale Miłosz podkreślił, no proszę Państwa, jasne, że Czesław Miłosz, historyk literatury, to nie jest ten poziom, co Czesław Miłosz poeta, prawda, co amator. No niemniej wszystko, co wychodzi spod pióra tak wielkiego pisarza jak Miłosz, a zwłaszcza w tej historii dla cudzoziemców przeznaczonej, prawda, i popularnej w obcych kręgach, no to miało znaczenie. Prawda? Ta książka była popularna, bo konkurencja nie miała zresztą wielkiej w języku angielskim. No to na pewno najpopularniejszą i chyba najcenniejszą taką pracą historyków literatury na obczyźnie to była praca Marii Danilewicz-Zielińskiej Szkice o literaturze emigracyjnej. No ona poświęciła tam sporo, tam w różnych miejscach się pojawiał Łobodowski, poświęciła mu sporo miejsca, ale też to nie jest taka entuzjastyczna ocena. Ona go jednak tam określa jako poetę wczorajszego, zbyt często powtarzającego się, naśladującego międzywojenne poetyki. A obfitość wcale jej się nie, twórczości jego nie wydaje jej się zaletą i tak pisze, że to produkcja wytwórni Łobodowski, co nie jest pewnie komplementem dla poety.
za najmocniejszą stronę twórczości uznała wiersze o tematyce ukraińskiej i przekłady nowej poezji ukraińskiej, jak ona pisze, tkwiące mocno w romantycznej tradycji. A ich odrębność widziała autorka w wyraźnym zaakcentowaniu grzechów polskich w całych dziejach stosunku obu narodów. O powieściach Ołodowskiego pisała Danielewiczowa ironicznie i raczej lekceważąco. Ja tym do prozy powrócę. No, pojawiały się też szczegółowe tam studia, nawet może interesujące, migracyjnych krytyków, poetów, także młodszego pokolenia, tych z grupy jakby kontynentów, którzy wyszli. Nie będę cytował, bo mam bardzo mało czasu w publikacji, tylko najciekawsze Czajkowskiego. I on tak, prawda, że na emigracji między jakby tradycją awangarda, skamandra się ta poezja dzieje, a on tak w pośrodku, Łobodowski. Tak, więc. No, wydaje mi się, że najlepsze prace o poezji Łobodowskiego to dotyczą jego okresu międzywojennego, literatury przedwojennej. To już są studia, zresztą prowadzone od dawna, bo także w czasach PRL-u można było w tym okresie pisać Łobodowskiego, tam cenzura no, też przepuszczała, tam, prawda? I w takiej podstawowej znów syntezie literatury dwudziestolecia międzywojennego pióra Jerzego Kwiatkowskiego, to w ogóle najlepszy chyba znawca poezji polskiej w XX wieku, czy najlepiej piszący, no, świetnie piszący, prawda? No to tam są, to jakby sprawiedliwość Łobodowskiemu została oddana, on poświęca mu tam sporo miejsca, pisze z uznaniem, aczkolwiek także no, nie przyznajmy jakby palmy pierwszeństwa i tu Jerzy Kwiatkowski pięknie pisze o poezji, warto zacytować. Na przykład on przypomina, że debiut Łobodowskiego to porównywano go z Miłoszem. To były dwa też wspaniałe talenty, prawda, się boja. Ale potem jednak trochę te ich drogi twórcze się różniła. Nawet wtedy i Kwiatkowski tak pisze, że ustępował Miłoszowi jednak znacznie. Przy całej sugestywności i urodzie poetyckiej swoich wierszy zbyt często popadał w manierę, którą nazwać można zautomatyzowaną retoryką patetycznej wizji. Jednorodność jego poezji miała skłonność do przekształcania się w monotonię, patos, gdzie niegdzie zaczynał brzmieć cokolwiek pusto i głucho. No, dodać można, że i w okresie powojennym, w tej poezji powojennej, pewne te takie cechy patos, racjonalizm, może jakiś nadmierny werbalizm, jak mi się wydaje, że wiele wierszy mogłoby krócej, ale napisać by lepsze, jakby skrócił. Więc także to rzeczywiście. Ale te studia dotyczące okresu międzywojennego, to są poważne studia historyczno-literackie i tu Łobodowski zajmuje miejsce no już takie trwałe, niepodważalne. Natomiast jak mówię, no brakuje takich usytuowań, no, gdzie go umieścić, tą trudną, dziwną, obszerną poezję powojenną. Prawda? Właśnie w ostatnich latach ja znalazłem jedyną taką ciekawą, błyskotliwą i dobrze napisaną ocenę Wojciecha Ligenzy, w takim szkicu buntownik, katastrofista, poeta kultury. I to jest napisane bardzo dobre, jakby tradycja Jerzego Kwiatkowskiego nie ginie, można powiedzieć, po czytając. I Wojciech Ligenza tak pisze, że wierny wizyjnej, onirycznej poetyce katastrofizmu Łobodowski zbliżać się będzie ku nowoczesnemu klasycyzmowi, który kultywuje pamięć dawnych artystów, tak jakby żyli oni dziś, oraz biegle włada wieloma stylami poetyckimi. W innym miejscu profesor Ligenza nazywa naszego poetę historiozoficzno-eschatologicznym katastrofistą i poetą kultury. No, to poeta. Wiem, że pisał powieści, dużo, duże cykle, wzdowione. Ja o tym tu nie będę mówił, ponieważ mamy w programie spotkanie z panem Bernardem Nowakiem, wydawcą właśnie dzieł tej trylogii kozackiej, tak w skrócie mówiąc, i być może wrócimy. Ja tu mam zresztą wycytowane też uwagi historyczne. Krótko mówiąc, no ona jest niżej oceniana, jego twórczość prozatorska, niż poetycka. Prawda? Nawet taka lekceważona. No, dzisiaj wznowienie, zwłaszcza tej trylogii, może ożywić recepcję, bo ona, ja znam pisarzy, no, nie o prywatnych opiniach, nie upoważniam jest ten kolega, ale wybitny prozaik polski, nawet wielu nagród, który po przeczytaniu właśnie Łobodowskiego, no, mu się bardzo podobało. On to w ogóle uważa, że to jest taka właśnie
niedoceniona dzieło prozatorskie, które on lokuje tak w pobliżu Czarnyszewicza, Józefa Mackiewicza nawet. Tak, dwie profesje. No to pierwsza część, był wybitnym publicystą, ale ta publicystyka Łobodowskiego, prawda, no nie ma właśnie takich studiów jakichś historyczno-literackich, które warto by tu przytoczyć. Proszę Państwa, teraz jak mówię, no, czyli ta poezja Łobodowskiego w oczach historyków literatury i w takich właśnie jakby publikacjach, no, które stabilizują ogląd dwudziestowiecznej poezji, jest taka, że jest on wybitny poeta, no, ale nie na najwyższej tej, prawda, najwyższym poziomie, prozaik taki ambiwalentnie bardzo oceniany. Otóż wydaje mi się, że jednak jest jeden wymiar twórczości Łobodowskiego niedoceniany, a niezwykle taki ambitny intelektualnie i to dopiero dzisiaj jakbyśmy to doceniali. Mi się wydaje, że on podjął taki, no niestety niezrealizowany, wielki projekt jakby przebudowy wyobraźni geokulturowej Polaków i wzbogacenie polskiego dorobku o wartości przejęte z kultury ukraińskiej, zwłaszcza hiszpańskiej. Prawda? O tych ukraińskich wątkach dużo się w ostatnich latach pisało. Prawda? Już nawet pewna inflacja. To bardzo dużo tych badań, bo ukraińskość, romantyczne tradycje, klasowość, to już tak się, prawda, obowiązkowo pojawia. Natomiast te hiszpańskie wątki mało i niedoceniane. To proszę Państwa, i to jest jego historyczna moim zdaniem rola. On jakby przebudował w ogóle widzenie polskiej literatury, trochę kultury w przestrzeni, no, takiej jakby międzycywilizacyjnej. Bo do czasów debiutu Łobodowskiego, czyli w okresie międzywojennym, recepcja literatury hiszpańskiej była dość słaba i to stwierdzali czołowi filologowie, komparatyści. I zwłaszcza w 1928 roku ukazały się takie dwie rozprawy. Profesor Wędkiewicz napisał taką rozprawę, już której tytuł mówi Zaniedbana dziedzina humanistyki. Znajomość języka i literatur iberyjskich za granicą i w Polsce. Prawda? W tym samym roku inny wybitny filolog, profesor Windakiewicz, napisał też, że stwierdzając jakby słabość, że bez dobrych i ważnych przekładów z hiszpańskiego nie jesteśmy w pełnej mierze Europejczykami. No, w dwudziestoleciu międzywojennym próbowano nadrobić te braki, zwłaszcza filologowie tłumaczy, zwłaszcza Edward Boyer, prawda, taki tłumacz, nawet wydawano serię Biblioteka Hiszpańska i Hiszpanoamerykańska, ale ona miała słaby odbiór w krytyce i niewielu czytelników i ona w ogóle upadła bardzo szybko. To był cenny przykład. Także właściwie do końca dwudziestolecia to myśmy znali no, tylko dzieła, które weszły do światowej klasyki, prawda, hiszpańskie i takie postacie z kultury hiszpańskiej, które też jakby w powszechnej wyobraźni, jakby w kulturze, no, Cyd, Don Juan, Don Quixote, Kolumb, prawda, do tyle wiedziano. Przekłady też nie były najlepsze. I tu Łobodowskiego jakby decyzja osiedlenia się w Hiszpanii, tłumaczenia z języka hiszpańskiego, przejmowania pewnych wartości, wątków kultury hiszpańskiej i parafrazowanie ich, czy przetwarzanie w polskiej kulturze, mi się wydaje, że jest ogromnej wagi działaniem. A dlaczego on został i dlaczego ta Hiszpania była tak ważna dla Łobodowskiego przy końcu? Otóż przy końcu II wojny światowej i na początku okresu powojennego sytuacja w ogóle cywilizacji europejskiej była dość trudna. Ona przeżywała kryzys, prawda, od pewnego czasu, ale tu jeszcze w ogóle wręcz jej istnienie było zagrożone, ponieważ imperializm Rosji stalinowskiej, bardzo potężny, no, zagrażał w ogóle wolności Europy Zachodniej już, a nasza część świata, środkowa i wschodnia Europa była, prawda, ujarzmiona, czyli jakby Łobodowski słusznie, cała polska emigracja, w ogóle w Polsce intelektualiści sytuację tak rozpoznawali, że jakby celem jest takim, no, obrona wolności europejskiej na Zachodzie, natomiast jakby tu podtrzymywanie kultury, tożsamości narodowej, no, w ogóle nadziei na jakąś zmianę w krajach ujarzmionych przez sowietyzm, prawda? I Łobodowski sobie zdawał doskonale sprawę. On napisał tak, ja go tu zacytuję, o sytuacji po II wojnie światowej. Hiszpania była wtedy właściwie jedynym na zachodzie Europy krajem zdecydowanie antykomunistycznym i antysowieckim. Czyli były dwa motywy
jakby geopolityczny na pewno aktualny, ale, ale i ogólny, ta właśnie słaba znajomość wielkiej kultury hispanidad, bo prawda, to nie tylko Hiszpania, ale no, cały krąg języka hiszpańskiego, Amerykę Łacińską obejmujący, prawda? To zresztą wtedy w Hiszpanii frankistowskiej bardzo taka żywa ideologia hispanidad, prawda? Oni chcieli nawiązywać tą łączność z krajami Ameryki Łacińskiej. No, historia, tu muszę taką uwagę, właśnie historia Hiszpanii najnowszej jest tak, delikatnie mówiąc, w świadomości współczesnej Europy zdeformowana, jeszcze chyba bardziej niż Polska, mimo że wiemy o polskich obozach koncentracyjnych, prawda, że są sławne, ale historia Hiszpanii, ale właśnie Hiszpania tuż po wojnie, autorytarna Hiszpania była właśnie jedynym krajem stawiającym opór komunizmowi, ponieważ no, Jałta jest takim symbolem wywoławczym, że wielkie mocarstwa zachodnie no, zawarły właśnie byli sojusznikami w czasie wojny i one jakby ład światowy, podział świata na strefy wpływów, ale my niestety znaleźliśmy się w strefie wpływów totalitaryzmu sowieckiego. No, dla nas ten podział świata zaprogramowany, ale to są mocarstwa, mówię już 21 minut i 200 minut, ale ja uzgodniłem, przepraszam, jestem najstarszym uczestnikiem tej konferencji. Starzy ludzie wszystko robią wolniej, także czytają referaty wolniej. Poza tym też merytoryczne są motywy. Mój temat jest jednak tak ogromny, umieszczenie. Jest pan z nas najbardziej doświadczony i wiele rzeczy powinny przychodzić panu łatwiej. Zgoda. Ja już się zbliżam powoli do końca. No, niemniej taki temat jak miejsce Obrowskiego w dwudziestowiecznej literatury, no w 5 minut nie można. Ja w ogóle z przyjemnością biorę udział w tych warsztatach i w ogóle to, co Józef Rusza organizuje, bo on nie ulega takiemu terrorowi, jakiejś pseudonowoczesności, technicyzacji, prawda? Na konferencjach 20 minut i koniec, prawda? To w naukach technicznych być może. Można 5 minut wzór napisać, matematyczny, genialny i koniec, prawda? Są pewne tematy, zwłaszcza syntezy literackie. Proszę o powrót do referatu. Prawda? Których nie można. Ja tylko chcę Obodowskiego akcję poprawić, bo jak widzieliście państwo, no w historii literatury tej oficjalnej, one nie są takie, jak my miłośnicy Obodowskiego byśmy chcieli, prawda? Nie, natomiast ta jego rola pośrednika, tego kogoś, kto w skrócie mówiąc chce zmienić, dzisiaj mówi, jakby kod kulturowy polskości, wzbogacając go o te wartości hispanidad, prawda, wielkiej cywilizacji hiszpańskiej, jest niezwykle ważny. To nie tylko Łobodowski, prawda? I on przebudował, jak mówię, to widzenie miejsca Polski. Tradycyjnie i do dzisiaj i Polacy tak się sytuują i na świecie, że my jesteśmy między wschodem a zachodem, prawda? Różnie rozumianym, albo politycznie między Niemcami a Rosją, albo między cywilizacją zachodnią, euroamerykańską, a Eurazją jakąś całkowitą, prawda? Natomiast Łobodowski, jeden z pierwszych, on przebudował. Polska leży między północą a południem, prawda? I on przebudował. Północ dla niego to ta Rosja nadal, despotyczna, totalitarna Rosja, ale te mocarstwa zachodnie, które zdradziły Europę Środkowej i Wschodniej, prawda, w Jałcie, które zgodziły się poniosły klęskę moralną, kulturową, bo idee mają konsekwencje. To się nie bierze decyzje polityczne z próżni, tylko z jakiejś kultury politycznej, prawda? I on przebudował, i to oczywiście niektórzy pisarze bardzo wybitni i w kraju, emigracji jakby próbowali przebudować i Polskę związać z południem. No Herbert w swoich esejach, Barbarica w ogrodzie, eseiści, Stępowski, no kulturę liberoamerykańsko-bobkowski jakby rozpoznawał i wprowadzał. Proszę Państwa, czyli to jego dzieło Łobodowskiego jest niebywałe, prawda, oryginalne, jedyne. Zmiana naszego widzenia na osi tej, ja nazywam to geokulturową, czy międzycywilizacyjną. I to dzieło, które trzeba by doceniać, jest niedocenione, bo jego dorobek translatorski z języka hiszpańskiego jest niedoceniany. O ukraińskich motywach, tematach kilkadziesiąt prac powstało. Już nie mogę, no w tej chwili, prawda, już trudno cokolwiek powiedzieć nowego. Wydano przekłady poezji ukraińskiej, natomiast nie wydano w ogóle przekładów poezji Łobodowskiego. Ja go spotkałem, rozmawiałem z nim w Londynie w 1984 roku.
na początku. I on mi tam, ja to notowałem i zapisałem na publiko. I on mi mówi o swoich wielkich planach. To miała być antologia parotomowa z języka hiszpańskiego. Prozy nawet, kilka tomów z komentarzami i prawda, takimi esejami. To niestety no, z powodów takich technicznych, że na emigracji nie było możliwości, no się nie ukazało i nie ukazało się niestety w Polsce już wolnej, niepodległej. Jego są rozproszone, te hiszpańskie. Na pewno w rękopisach powstały. Więc jak mówię, to jest dzieło wielkie Łobodowskiego, ambitne, niezrealizowane, poronione. To jest jeszcze jedno z niespełnionych arcydzieł polskiej literatury, zwłaszcza XX. Mamy dużo takich arcydzieła niedokończone, jakieś zaczęte, a historia przeszkadzała, autor zmarł. I to jedno z tych arcydzieł Łobodowskiego to ta przebudowa naszej tożsamości, właściwie świadomości narodowej o elementy hiszpańskie czy hiszpańsko-amerykańskie. Jak mówię, ta próby, to ważne sprawy, naprawdę, dwie minuty można poświęcić. Te próby przebudowania naszej międzycywilizacyjnej, międzykulturowej pozycji w ostatnich latach zyskują jakby zrozumienie dopiero teraz i Łobodowski dopiero jest doceniany. W kilku ostatnich latach najciekawsi, jakby najoryginalniejsi pisarze polscy wskazują na to uwagę. Parę lat temu był taki świetny debiut eseistyczny Marty Kwaśnickiej z Krakowa, prawda? Jej książka jest właśnie próbą pokazania jakby, że północ, południe lokalizowania naszej kultury i taka poszerzenie też o hiszpańskość, no, ale ileż po Łobodowskim. I w ubiegłym roku świetna książka Marka Cichockiego się ukazała, która ma w ogóle tytuł taki między tam północą a południą. Filozofa, germanisty zresztą, ciekawe. I on znów nas tytułuje w takiej orientacji. A dlaczego to jest, proszę Państwa, już kończę, już ostatni taki ładny cytat, że ten Łobodowskiego profetyczno wręcz... Wręcz, żebyśmy widzieli, dlaczego to jest takie ważna ta przebudowa. Ona nawet dzieje nowoczesności nam zmienia. Ja tu się posłużę cytatem już tylko, bo to szybciej. Takiego historyka literatury, pisarza politycznego Andrzeja Waśku, który tak pisze. To oznacza to, że dla zrozumienia Polski ważniejsza jest religia katolicka i cywilizacja łacińska przyjęta z Rzymu niż nowożytny paradygmat modernizacji, w którym transmisja wartości i wzorów przebiegała, poczynając od końca XVII wieku, po szlaku wiodącym z Europy północno-zachodniej, Anglia, Holandia, Niemcy, na euroazjatycki wschód. Zresztą bardzo dla nas nieciekawe, no, bo my tylko receptywne, prawda? Natomiast tutaj się zmienia, nie ten paradygmat popularny dzisiaj obowiązujący, prawda, że to ta reszta Europy gorszej naśladuje, tylko coś innego, ciekawy dialog z południem Europy, prawda? No niemniej i dzisiaj ci pisarze, oni widzą, jeżeli południe, to głównie Italia, natomiast nie Hiszpania. To tym bardziej Łobodowski jest oryginalny i tym bardziej dzisiaj powinniśmy docenić jego właśnie wysiłek jakiegoś dialogu z hiszpańskością, próby, jak mówię, wzbogacenia kodu kulturowego polskości o te pierwiastki właśnie hiszpańskie. Jeszcze w dyskusji możemy wrócić do jakichś problemów, które się wydadzą Państwo, no niejasne czy zaskakujące. Dziękuję bardzo.